Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z customu Ancient Shores. Wiecie co, tutaj sobie zakończyliśmy my odcinek na YouTubie. Jednak ja nagrałam jeszcze 3 odcinki, które nie nagrały się, nie wiadomo czemu. No nie uratujemy już tego. Nagrałam 3, z czego pierwszy, który nagrywam, się nie nagrał. Nagrał się drugi i trzeci. Ale ja już nie miałam save'ów. No patrzcie. Ja już nie miałam save'ów. Bo się skupiam na tym, co mam powiedzieć i nie wychodzi mi tu. Więc cały custom przechodziłam dla Was od początku. Żeby go dograć, nie? Bo szkoda mi go było. Jest naprawdę dobry. Także pamiętam raczej, co będzie i tak dalej. Ale szkoda było tego naprawdę Wam nie pokazać. I jak tu my mamy? 10 na 15, więc teraz już mając te 10, mamy dodatkowy level, nie? Bonusowy. Z tego, co pamiętam, mój kot szaleje, bo ma szatańskie. Oczywiście teraz. No i co, no to lecimy sobie po prostu i do pewnego momentu po prostu będę wiedziała, co robić. No, no niestety nie będzie to na ślepo, ale lepiej tak niż przerwać serię, bo szkoda tego customu. Naprawdę jest go szkoda. Okej, tutaj się to rozwaliło, dobra. Bo jest mega dobry i potem było jeszcze lepiej. Także o. O, co to było w ogóle? I twarz była na chwilę przez ten. Dobra, ja bym cię tu zrobiła na główkę, tylko proszę cię nie umrzeć, co? No, dobra. I teraz tak. O Jezu, jakieś bagowane. Aha, bo ten kamień baguje mnie. Dobra. Mi się wydaje, że my przejdziemy teraz do innego levelu. Nie jestem pewna. Uwolniliśmy delfinki, nie? Ale mamy jeszcze... Aha, takie kryształy. Potrzebujemy drugi. Ja go potrzebuję w tej takiej wielkiej sali. Tego kryształu. Czekaj, stara. Oj. W takiej wielkiej sali go potrzebuję. Tej podwodnej. I tam były takie dwa przejścia. Dwa przejścia, gdzie to się po prostu tam wsadzało. I chyba się coś otworzy. Ja też tak tych swoich nagrań nie przeglądałam za bardzo, bo jakby pamiętałam, co trzeba robić, nie? Dobra. Ciąg mnie tego druta! Niby pamiętam, ale nie za bardzo. Dobra, stara. Lecimy z tym, bo szkoda. Szkoda mi tylko czasu, który na to poświęciłam, bo... No, bo mogły być nawet odcinki, nie? No, ale... Trudno. Jestem w ogóle po pracy. Po 10 godzinach. Jest 8 rano. I stwierdziłam, że nie idę spać. Bo mam 5 dni wolnych. I szkoda mi iść spać. No. I sobie będę nagrywać. Czekaj, La Rasa. Czekaj, La Rasa, bo jakby... tutaj się wychodziło, nie? Dobra. Wow. Rola zrobiłaś. Niesamowite. I to jest... Zapomniałam. Nie! Nienawidzę tych skosów takich przeszkadzających. Skosy. To jest chyba tutaj, nie? Czy ty mi... Właśnie. Będziesz robić problemy, bo ja cię ukręcę. Ja Harry'ego w zakonie Feniksa, dziewczyno. Tak. Tak. To było też super. I właśnie z tymi kryształami musimy się udać do tej dużej sali wodnej.
No ale ty mi... To się z głową stało przez chwilę. Sobie muszę przypomnieć, gdzie jest wpłynięcie do tej dużej sali. Moment. Aha, przez te drzwi takie duże otwarte, dobra. Mamy to. Jestem ciekawa tego bonusowego levelu. Ja się dostałam w ogóle do takich... levele, to już mogę trochę powiedzieć. Takie wodne, połączone z lawą. Takie natla trochę, znaczy takie aniversary. No. Sobie tutaj płyniemy. Kawę sobie zrobiłam i mówię, dobra. Mój syn pojechał dzisiaj na wycieczkę i wróci dopiero o 19. Szkoda nie skorzystać. Tak, to są tam te dwa wpłynięcia, okej. W ogóle ta sala jest dla mnie sztosem. Tu jest w ogóle tak. Jak ja to widzę? Maria Doria, nie? Dwójeczka. Jest trochę jakby symboli. Teraz tam naprzeciwko aniversary, nie? Wiadomo, że jest Egipt. To jest taka sala, dużo tutaj jest smaczków z TR-a, ale Bigfoot zajebistym jest twórcą customów. Także on wie co robi i mi się to bardzo podoba. Dobra, i teraz tak, jeden tu. Tutaj w ogóle z drabiny, tak jakby się miała ta woda obniżyć, czy ona się mi obniżyła? Nie pamiętam. I don't remember. Dobrze, i teraz drugi. To jest czwóreczka, nie? Dobra. Teraz tak, ja sobie to zapiszę. Teraz nie wiem, co tutaj się będzie działo ogólnie, nie pamiętam. Dobra. Jakby z cutscenki, czy ta cutscenka różni? Jeżeli tak, to przepraszam, ale jeszcze mi render w tyle leci, bo ja trochę mam zaległości, czy muszę cisnąć. Po prostu tutaj renderować, tutaj dogrywać. Aha, te drzwi środkowe się otworzyły, dobra. Tam tutaj pod spodem w sprawie był sekret, bo nie wiem, czego przy was brałam. Jeżeli mój głos jest trochę zamulony, to też przepraszam, ale... Troszeczkę jestem męczony. Jestem męczony. Nie mogę bez sensu gadać. No, ale trudno. Aha, okej. Tak to było. Dobra, wychodzimy, moja droga panno. I teraz tak, czy coś tutaj? Nie. No i tutaj takie aniversary, to jest mega, nie? Czekaj, bo jakby nie wiem, co nas czeka. Aha. Okej, no i gdzieś ona tam wpadła. Moment. Zapiszmy to. Okej, czekajcie. Bo ja tutaj... Albo tu coś było, albo ja kombinowałam, żeby sprawdzić, czy coś jest. Kombinowałam. Dźwięk chodzenia po tej wodzie to też jest sztos. O, cześć! Cześć, bywulki! No, dzień dobry! Się cieszę, że mnie widzą, bo ich uratowałam. Czy to jest coś sekret? Coś mi się kojarzy. Wywala mnie stąd, czekajcie. W sensie wywala, że jest. No, patrzcie, faktycznie. Nie pozwala mi płynąć dalej. Super jest też to, że ona ma akwalung prawdopodobnie, nie? I nie trzeba martwić o powietrze. Tylko człowiek korzysta z tej wodnej lokacji na maksa.
Czekaj, bo ja tutaj nie pamiętam w sumie, co miałyśmy zrobić. Z lokacji wodnej się korzysta na maksa, a nie się non stop pływa 50 razy po powietrze, nie? Wracam, nie? Cała ja. Jezu, ale super te delfinki. Ja zapomniałam o nich, że one tu były. Okej. Dobra, bo to... Co tutaj się robiło? Tam jest zawalone, więc tam się nie da. Aha, tutaj, dobra. My wyjdziemy jakby od drugiej strony tej kubki, tam co była zasypana. Tutaj są te jakby pajęczyny. Dobra, i my tutaj wychodzimy, okej. Tak. My sobie robimy dźwignię. Nam się tu otwiera. Aha, jeszcze jedna jest. Moment. Dobra, tam się tam po obu stronach otworzyło. Okej. No i nam teraz pozostaje tylko wrócić tam. Tam będziemy walczyć z takimi bebokami. One coś zostawią. Nas czeka, a my będziemy wkładać to tutaj, tak. Trochę to potrwa. Nie, my tam będziemy wkładać za nim, a tutaj chyba będziemy pokrętło robić. Coś takiego to było. Fajnie, że widać... Pasek zdrowia przeciwnika. Puczu, puczu, puczu. Ty daj. Daj mi ten. O, tak. Krystalki. A nie, jednak, patrzcie. Jest to zebranie jednak do wsadzenia. No to... Błąd wprowadziła. Dobra. Mamy i to się zwie. Red Energy Crystal. Tak, idziemy naprzeciwko chyba, z tego co pamiętam, tak, tak. Idziemy sobie załatwić drugiego dziabonga. Czy będzie nas czekać? To będzie pewnie Blue Energy Crystal, nie? Długo to trwa z tych zwykłych, ale ja w ogóle chyba nie mam innej broni nawet. Nie wiem, czy tu się w końcu zdobywa jakąś inną broń, czy jak. Okej. Dajcie, dajcie. Lecimy sobie to wsadzić tutaj. Sobie to zapiszę, bo nie pamiętam. No i? Nie, nie, nie. Chciałam, żebyś... Aha, dobra, cutscenka. Chciałam, żebyś skoczyła. To się chyba zrobi portal? Coś takiego. Okej.
No, straszne rzeczy. No ale... No jest, okej. Okay. Dobra. Mhm. Dobra, to będzie następny level. Cześć, bebulki. Pa! Ty celujesz w nie? Nie. Tak. I my tutaj mamy teraz level Hearts in Atlantis. Nie wiem, ile tutaj było sekretów. Mamy te 10. Ja miałam gdzieś tą rozpiskę, ale... Czym to jest takie... Patrzcie, a ja nie byłam tutaj, jak grałam w to. No. Wydaje mi się, że nie wlazłam tutaj. Sekret. Aha, to dalej są te. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, spoko. Nie warto drugi raz, widzicie, grać. O, tak. A super muza. Dobra, bo to, no właśnie, to jeździ, nie? Z dramat. Okej. Okay. Jaka muzyka psychodela w ogóle. Ładne to. Prawa mi wywali, ale trudno. Jest ładna muzyka, nie będę wyciszać. Dobra, wiem, że te drzwi się tam otworzyły. Dobra, teraz tak. Układkę trzeba ogarnąć. Bo już za późno. Nie, jednak nie. Dobra. Czekaj. Byśmy nie wpadły gdzieś, kurde. Dobra, wzięłaś sobie. Aha, part 2. Dobra, i tam będzie part 1, ok. Aha, aha, dobra, czekaj. Nas nie spoliło. I się chyba tu dziennik uruchomi. W sensie, że zapis będzie, ale... Odnośnie tego, co tam leży. Ale nie pamiętam, czy trzeba podejść? No jednak nie. Jest taka kostka, nie? Aha, tutaj muszę uważać wciąż. Aha! O Boże! O matko. Powtarzamy, co? To jest jako woda, tak mnie wciągło do góry, do sufitu. Śmiesznie. Dobra. Mhm. Sobie zapiszę. A słychać ten dźwięk tej lawy, nie? To jest spoko. Tak. Teraz robimy wypad stąd. Idziemy to wsadzić. No. No. Cała larwa. Okej, okay, cutscenka.
Wiecie co, ja na początku, to pierwszy raz zobaczyłam, to ja mówię, ja pierdzielę, ciekawe jak to przejdę, jak to są jakieś kładki takie, wiecie, i one tak szybko lecą. Ale to się okazuje, że to jest po prostu most, to jest taka animacja nałożona na to i można po prostu iść, a ja już mam tak poschizowana. I teraz tak, tutaj też jest ten most, możesz iść. Ten most, a na dół? Na dół się chyba nie szło. Dobra, i teraz tak, bo ja się muszę dostać. To była drabinka, tak? Tam do dźwigni. Musimy się dostać i ten. Tam na dole się drzwi otworzą. Aha, dobra, nie będzie takie proste. Jezus! Się wstrzymałam. Już bym w to wpadła, nie? Aha, ale... Tak, tak, ja pamiętam tę salę, ale czekajcie. Właśnie druga strona mnie interesuje. Tam będzie pływanie takie w lawie, nie? What the fuck tutaj się dzieje? Nie pamiętam tego. Czy ja wybrałam tamtą drogę? Czekajcie. Może to jest droga z sekretem na przykład? Nie, save. Nie, nie, nie. Pamiętam czy nie pamiętam? O! Moment. Jezu, dźwignia naścienna była. Gdzieś chciała kamerami pokazać, to oczywiście zero nacisnął, bo po co mi wiedzieć. Piosenka, piosenka. Muzyka piękna. Ale wiecie co? Dobra, czyli to jest druga sala do... Okej, okay. Wiecie co? Ja tej sali nie przychodziłam. Haha! Bo ja weszłam w tamtą, lawową. Które to pierwsze? Aha, co to się stało gdzieś? No dobra, dobra i co? No, to tutaj mamy na ślepo. Okej, okay. Jest jakaś dźwignia. Piękna muzyka, no wiadomo, nie? Dźwignia z wzorkiem aniversary. Aha, ja chyba gaszę te ognie, co? Muszę je wygasić na zero, pewnie. Dobra, no zwiedzimy sobie. To jest jakieś rzeczy dziwne. Taka dźwignia sufitowa, nie. To się zajebiste jest to, że można pływać sobie ile się chce i się rozglądać na spokojnie. Tutaj wpadłam tędy, nie? Popłynęłam do tej dźwigni. Na prawo. Ale to jest dużo. Duży obszar. Wydaje mi się, że musimy... O matko, jeszcze tu masz? Aha, to się chyba otworzy. Jakieś wpłynięcie czy coś. No po co tu jest takie? Aha, tu można wejść.
Aha, i coś tu można skakać. Tam jest dźwignia. Czym kula na łeb? To by było takie. Takie powinno, że tak powinno być, nie? Ja, tak zrobiłaś! No, ciekawe, teraz nagle robi. Tak, zostały nam dwa, czy jeszcze trzeba dwie dźwignie ogarnąć? Jakby tu spróbować za winkiel. Nie. Co zrobiłaś? Bo tych dźwigni trzeba szukać tutaj, nie? O, widzę. Jest sufitowa. Aha, czyli wszystkie się zgasiły. No dobra, okej. Myślałam, że to, że jeszcze jedna będzie potrzebna. Pytanie, gdzie to jest? Śmieszne. Płyniesz? Nie za bardzo. Boże, mnie poderwało. I teraz tak, czy byłoby tutaj wyjść? Wyjść. Wyjść, tak? Wyjść. Nie robić scen, tylko po prostu wyjść. Chyba tu nie. Są to jakieś bewoki? Dźwięki takie dziwne w tle są. Mnie tu co nie za... Aha! Tutaj są te, dobra. Git. Te ognie, które gasiliśmy. Spoko. Dobra, się tak nie rozpędzaj. Natlowe te, bicie serca, nie? Jakaś dźwignia. Okej, okay, w ten sposób. Dobra. A barierka wywalona, żeby sobie już po prostu tam popłynąć. Okej. Okay. Spoko. A, gdzie to się... A, tutaj chyba, nie? Byłaś. Można iść tutaj, nie? Zimno dzisiaj i deszczowo. Ojej, a co to? A tutaj coś trzeba wsadzić? O kuźwa. No i co teraz? Jaka gra oszukana, lol. Czekaj, no koleżanko, co chodzi? My nie mamy. Kurde, gdzie my jesteśmy w ogóle? Ja pierdzielę. Aha, co to jest tu? Aha, i drugie jest, dobra. No to czyli muszę teraz wrócić i gdzieś to wsadzić. Coś tu jest? Dla mnie nie ma. Coś przydało, ale... sześć małych, sześć dużych. No ja mam tylko pistolet, ona ma, no. Oksygen. Oksygen kapsule. Dobra.
No to idziemy to wsadzić, nie? Co nam pozostało? O, innego, a ty stój! Ja bym to tak sobie zrobiła, ale znając ją, to ona mi zrobi na złość i pewnie sobie zrobi inaczej niż ja chcę. No właśnie. Szkoda, głoślące. Patrzcie, jaka Franca, nie? Oj, Boże, Lara. Tam chcę, żebyś skoczyła ładnie, tak? No nie, widzę. Już problem, Boże. No z rozbiegu, jak cię zrobię, to mi to stupcys. Myślałam, że to jest trójkącik jakiś do wejścia, a to była jakaś tekstura ciemna. No i co? Aha, w wodzie się coś otworzyło. Dobra, ale to chyba tutaj pod nami, nie? Tak. A nie tam czasem? To co ja mówiłam, że się otworzy? Zaraz zobaczymy. Mhm. Aha, dźwignia, okej. Okej, gdzieś jakieś wielkie drzwi się otworzyły. Aha, tutaj. Dobra. Pff, gdzieś. No ale pani, już dupa nawet na wierchu, a ty dalej twierdzisz, że jesteś pod wodą. Aha, ale... what the fuck? Aha, że sobie mogę teraz to zabrać, tak? No i? Co to jest? Zapiszę się, tylko boję. Tyrpum jakaś. O, tutaj zaś ty do zebrania. Jedno za drugim, tak wszystko szybko? Aha, dobra, i to była ta... Tak, ta droga, którą wybrałam, a teraz pójdziemy tutaj. Jeszcze troszeczkę mamy czasu, także spokojnie. Się pojawia, pojawia się tutaj. Dobra. Pierdolary. No, tutaj będzie jazda, wam powiem, nie? Lara. Muszę być ostrożna, by nie jakby poruszać się nad lawą. Ponieważ woda, jakby temperatura wody nad tą lawą sprawia, że ona się gotuje. I nie chcę skończyć jak The Loopsters? Winston is cooking for me for Christmas. Aha, nie chcę skończyć jako Lobsters. Nie wiem, to jest jakaś potrawa, którą Winston przyrządza mi na święta. Kisna. Okej, okay, i teraz tak. Ziewam sobie, przepraszam bardzo. Nie będę ukrywać, że ziewam, no bo ziewam, nie? I teraz tak. Dobra, ja się nie mogę poruszać nad lawą. Więc musimy to kimmyk tu zrobić. I ogólnie, czekajcie, jak to było. Czy ona mi się tu nie spali? Bo teraz ja nie wiem, gdzie miałam dotrzeć. Tu? Momencik, dajcie mi chwilę, bo jakby... No nie. Czekajcie, bo ja nie pamiętam. Tutaj bym przepłynęła, ale się boję, że ona się zjara. Tam jest lawa, teoretycznie, nie? No, tak. Jak to było? Jak to było? Albo tam. Mhm, dobra. I teraz tak, tam jest otwarte. A my musimy tam się dostać.
Dobra, spróbujemy to. Łociolu. Dobra, to będę zapisywać co chwilę, bo ona mi, wiecie, zahaczy coś tam nad tą lawą. Wiecie, zahaczy stópką lekko i stwierdzi, że do lawy się ugotowała. O kurde, Bela. A to potem jeszcze możesz chodzić, tak? Napisz mi to dziecko. Aha, myślałam, że słyszę jakąś klapę, to ona tak tupta po prostu. Aha, tutaj coś jest. Przesuwane? Nie. Pewnie jakieś coś na jakąś dźwignię albo coś takiego. Oj, się ta lawa gotuje, jak to słychać. O. Aha, Bodzia. Ładnie. Ładny skok, moja droga. Aha. Za chwilkę trzeba kończyć. Jak się wtegowałam. No już nie pokazujcie mi tego. Było. Aha, tutaj, dobra. Matko. To w ogóle bym zabiła. Aha, ty tu zachodzisz. Ja chyba śmiech to jest. Wow. Matko. Córko. A to mnie zatrzyma, no. Jezu, nie wiem, czy można zapisywać. Niektóre czasówki nie wolno, nie? Dobra, musimy to szybciutko zrobić. Z główeczką, tak. Innego sposobu na to nie widzę. Czy to jest tu za winklem? Mi się te, żeby mnie nie zjarało, się wysunęły. Dobra. Czy to już jest koniec czasówki? Czy jeszcze coś pod nią podchodzi? Aj! Czekaj, czekaj, czy się spalisz za. Aha, żebym mogła tędy, tak? A. Dobra, tam byliśmy, okej. No. Jeziu. Trzeba ostrożnie, bo ono się spali nam. No, płyń, płyń. No i tu do góry? Tak? Okej. Jesteśmy. Aleksiu, czy ty idziesz spać? Tak? Tak? Dobrze, tu idź sobie spać. Przynajmniej będzie spokój. No. Aha, ale gdzie ja niby skaczę sobie tu do tyłu? Aha, okej. O Jezu, co to za kamera? Że mi kurde oczy zabolały. Dobra, jesteśmy. Skoczki, nie skoczki, także zapisywane co? Skok. Żeby się nie wdupcyć gdzieś. Poczekaj, koleżanku, czy tutaj nie ma coś, nic? Aha, czyli tutaj. Dobra.
Dobra. A, kolejna wspinaczka. Dobra. Zapisik. Tam na dół to co jest? Pewnie umrę, co? Tam lawa spływa do tego. Tak. Tutaj. Tutaj. Zapisik. Tu, teraz tu, tu. Takie z jedyneczki te wspinanki, to tam jeszcze chyba kula na łeb leciała, nie? Czy mi się tak wydaje. Jezus! Myślę, że ona już mi... Dobra. I tu co? Aha, takie coś? Aha, no tutaj do wsadzenia, ale ja zaś tego nie mam. Więc muszę pewnie... jest pytanie, czy... tu wskoczyć? Żyćko mi się to straciło. Nie. Nie, 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 nie. Czekaj. A jak ja tu pójdę? Nie da się tu iść. O, czekaj. Się muszę zastanowić, bo ja tego nie mam. Czy gdzieś to powinnam tam zebrać? Momencik. O, a nie jest tutaj wejście jakieś? Moment. O, no właśnie. O Boże, jak się wystraszyłam, że gdzieś będę wracać milion lat. Dobra. Z po drugiej strony tam już byliśmy, zebraliśmy. Łyczek kawki. Pięknie. Okej. Wszelkie trzeba zapisać i wsadzić tu. Proszę. Piramidki. Okej. Aha. A to jest pod nami? O, no dobra. W sumie się dowiemy zaraz. Chyba tak, co? Tak. Co otwarte? Jezus, się wstrzymam, że to jest te lawowe. Dobra, weź to zapisz, bo zginiemy zaraz. Tak. Dobra. Mogę tam za węgiel... zajrzeć, czy nie? Nie ma nic. Oho. Weź tu się trzymaj. Haj, że trzeba... moment. Trzymaj się tu dubskiem, trzymaj. Oho, i tak mniej więcej tu. Tak. O, czekaj, byłaś. Hops, do góry. Aha, to zamknięte. Aha, tu coś jeszcze jest. Dobra, weźmiemy sobie tylko tą rzecz. I będziemy kończyć, nie? Otworzymy się te drzwi. To
zapiszę, bo jak mi coś spadnie albo coś. 45 minut już zaraz będzie. Aha, i tutaj jeszcze mam drugi ten, dobra. Dobra, ja myślę, że tutaj możemy zakończyć. Ja wam bardzo dziękuję. Ile co sprawdzić, czy to się nagrało, mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to dostanę na łeb. I co? Do usłyszonka w następnym odcinku, pa!